Cześć, tutaj Kinga z kanału Ekokreatywna. Dzisiaj po raz kolejny, w związku z tym, że nie jestem w stanie za bardzo wychodzić z domu, pokażę Wam filmik z końcówką wyprzedaży super perełek markowych i super jakości tkanin oraz pokażę Wam dzisiaj filmik stylizacyjny. Ostatnio nurtował mnie taki temat, jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Czy trendy niszczą indywidualny styl? Jak traktować trendy i modę, tą bieżącą, wiecie, taką, którą widzimy w sieciówkach, którą widzimy na stronach internetowych, jak do tego podejść, żeby nie kupować rzeczy bez sensu i żeby nie zamordować swojego własnego stylu, bo wiecie co, zdarzało mi się wielokrotnie zachwycić jakimiś rzeczami, nawet z nowych trendów, nawet w sieciówkach, oczywiście ja patrzę na składy, ale już abstrahując od tych składów, rzeczy z dobrymi składami zachwycały mnie czasami, przymierzałam je, czasem nawet zdarzało mi się je kupować w przeszłości i później nie miałam co nosić. Tak naprawdę otwierałam szafę, nie miałam co nosić, nie byłam zadowolona z tego, jak wyglądam, nie czułam się dobrze w tych trendach i właśnie tu jest jakby cały, wiecie, cały problem polega właśnie na tym, że jak podążać w jakiś sposób za trendami, jak nie wyglądać outdated, jak się to mówi po angielsku, jak nie wyglądać staromodnie i tak powiedzmy ciotkowato, a z drugiej strony jak nie być niewolnikiem tych trendów i żeby naprawdę mieć co nosić. Słuchajcie, że wszystko co macie w szafie odzwierciedla Was, Wasz charakter, odzwierciedla też nastrój i czujemy się w tym po prostu dobrze, chcemy to nosić, chcemy sięgać po tą rzecz. Co sprawia, że często właśnie tak się nie dzieje? Mam nadzieję, że ten filmik przynajmniej częściowo na to odpowie. Pokażę Wam stylizację, pokażę Wam jak pewne rzeczy, których nie czuję, które są super jakości, są ładne, obiektywnie są też modne, można je super ograć w trendach, jednak mimo wszystko nie jestem w stanie ich nosić, nie pasują do mnie, źle się w nich czuję i właśnie być może to, co Wam dzisiaj pokażę, te stylizacje za i przeciw, których nie noszę, mimo że je mam, a te, które noszę często, może pomoże Wam to też zdecydować, jak zrównoważyć właśnie swój styl, jak wybierać rzeczy, które są zgodne z Wami po prostu i w których się super wygląda też. No to lecimy, słuchajcie, lecimy i niektóre z tych rzeczy będą też dostępne dla Was. W razie czego na końcu też Wam powiem, co będziecie mogli do mnie napisać na maila modaekokreatywna@gmail.com w sprawie tych rzeczy. Będzie to też wyprzedaż, więc będą one naprawdę fajnych cen jak na marki i składy tych rzeczy. Zaczniemy oczywiście, bardzo Was proszę o wsparcie w postaci subskrypcji kanału. Jak słyszycie, mimo mojego głosu słabego, staram się oszczędzać go po to, żeby właśnie jeszcze coś jednak chociażby nagrać dla Was na bieżąco. Mam nadzieję, że niedługo to minie i w kolejnym filmiku już będę mogła jakieś nowości Wam pokazać. Polubcie koniecznie filmik, jest mi to bardzo wielką pomocą i jest mi bardzo miło, kiedy polubiacie filmiki i kiedy one się Wam podobają. I koniecznie piszcie, jak to jest u Was z tymi trendami. Problem z dzisiejszą modą jest taki, że pokazują nam dużo, bardzo dużo materiałów z takimi samymi rzeczami. Te trendy są do siebie dość podobne wszystkie, promowane są bardzo podobne kolory. Jak oglądam czasem rolki różnych twórców na Instagramie, to mam wrażenie, że wszędzie jest proponowane to samo. Na przykład w tym roku te atłasowe spódnice wąskie, oversize'owe marynarki, jakieś białe bluzki, no wszystko było to samo. No i niestety nie każdemu jest w tym dobrze, nie każdy dobrze się w tym czuje. Jakby mi się to nie podobało, bo naprawdę czasem mi się bardzo podobają te stylizacje, jednak może się okazać, że w ogóle taki styl do mnie nie pasuje, że to kompletnie nie jestem ja, że nie tylko źle w tym wyglądam, ale też w ogóle nie odzwierciedla to ani mojego stylu życia, bo naprawdę niewiele osób ma taki styl życia, że może sobie pozwolić na noszenie wąskich, obcisłych spódnic, długich, które no po prostu nie sprawdzają się na co dzień. Nie wszystkie osoby też lubią i mają jakby sens na co dzień nosić koszule, które na przykład są teraz bardzo modne. No i pokażę Wam tu przykładowo. No jest tutaj piękna koszula. Ja miałam w przeszłości sporo koszul, nosiłam też koszulę, ale mój tryb życia jest taki i mój charakter. Ja jestem osobą bardzo energiczną, szybko, ja dużo robię, ja to lubię. Lubię aktywny tryb życia, lubię po prostu być zajęta, lubię twórczość, lubię, wiecie, no po prostu mam bardzo dużo różnych takich zajęć, nawet drobnych i muszę mieć wygodny strój. To nie jest tak, że idę do biura, siedzę w jednym miejscu i mogę sobie być taka statyczna, tak?
Więc na przykład u mnie koszule, takie typowe koszule się nie sprawdzają, po prostu nie jest mi w nich wygodnie. W ogóle styl biurowy się u mnie totalnie nie sprawdza i na przykład wiele stylizacji, które pokazywano w stylu Old Money, są takie trochę biurowe, trochę sztywnawe, choć ten styl naprawdę bardzo wizualnie mi się podoba, promuje bardzo dobrą jakość rzeczy, bo to jest też dla mnie bardzo ważne. No jednak nie jest to styl dla mnie, zobaczcie, pokazuję Wam tu stylówki z tą koszulą, piękną skądinąd, która jest nadal na sprzedaż. No i dla niektórych jest to super rzecz, bardzo uniwersalna koszula, bawełna, zwólczanki, bardzo dobrej jakości, klasyczny krój, można to zawsze do wszystkiego ubrać, do modnych spodni, do spódnicy, ja tu Wam właśnie pokażę. I do spodni, takich lekko rozszerzanych, i do spódnicy skórzanej, czyli troszkę już w takim drapieżnym stylu. No i po prostu ja w tym stylu się nie czuję. Tutaj jedna stylizacja jest z takimi niebieskimi spodniami i z marynarką. I marynarkę robiłam sama, ozdabiałam sama, pokazywałam już Wam wiele razy stylizację z tą marynarką. No niestety jest to też rzecz, którą bardzo rzadko noszę, właśnie ze względu na styl, ponieważ po prostu ten styl w moim trybie życia się nie sprawdza. Marynarki, koszule nie są rzeczami wygodnymi. Spodnie w kantkę też nie jest to rzecz, która w moim trybie życia się sprawdza. I jak bardzo się Wam czasem mogą podobać takie rzeczy, które kompletnie nie pasują do Waszego stylu życia i powinno to być nasze kryterium. Czy ta rzecz jest mi potrzebna i czy ją będę w ogóle używać? No bo ta marynarka, i wiecie, ja co innego, bo ja mam tutaj też stylizację, które Wam pokazuję w różnych stylach po to, żeby każdy mógł dla siebie coś wybrać. Pokazuję Wam nie tylko to, co ja bym nosiła, ale też po prostu to, co jest modne, to, co może fajnie wyglądać, bo każdy człowiek jest inny. To, co dla mnie jest nieodpowiednie, może być superowe dla kogoś innego i tak właśnie powinno być, inaczej świat byłby po prostu nudny. No, w każdym razie, no jak widzicie, u mnie koszule się w ogóle nie sprawdzają, ja się w tym stylu dobrze nie czuję. Pokażę Wam później tam jeszcze, o, dlatego na przykład ja się takich rzeczy później pozbywam. Tutaj jest spódnica, która też, to jest M-ka, ona jest za duża trochę na mnie. Jest to piękna spódnica z M&G, ona jest z wełną, z wiskozą, jest naprawdę fajnej jakości, bardzo ładne kolory. To jest taka cieplejsza spódnica właśnie już na zimę. I jeżeli ktoś na przykład ma pracę typowo taką biurową, reprezentuje jakąś firmę, musi wyglądać bardzo formalnie, no to jest to super styl i taka i koszula, i taka spódnica, jak tu widzieliście, naprawdę może fajnie się sprawdzać. U mnie w ogóle się nie sprawdza, w związku z tym tych rzeczy się będę pozbywać. Tu jest też spódnica w rozmiarze S, która jest bardzo fajna, to jest naturalna skóra, piękna spódnica w ślicznym kolorze. No niestety, ten styl właśnie u mnie się nie sprawdza ze względu na to, że ja często gdzieś biegam, muszę się dużo schylać, muszę kucać, klękać, oglądać rzeczy. Spódniczka, choć przepiękna, po prostu nie będzie u mnie funkcjonować. No bo po co mam trzymać coś, co włożę raz? Oczywiście są takie rzeczy, które trzymam i włożę je na przykład raz, ale to są rzeczy raczej takie imprezowe, wyjątkowe, które gdzieś włożę na jakąś galę, na jakieś specjalne wyjście. I oczywiście takie rzeczy też trzeba w swojej garderobie mieć. Nie kupuje się ich też tak często, no więc no to są troszkę inna kategoria rzeczy. Takich rzeczy mam trochę i się ich też nie pozbywam. Tak jak na przykład nie pozbywam się tych niebieskich spodni w kantkę, które tam widzieliście, bo przy moim zajęciu często muszę pokazywać różne rzeczy i idealnie leżące spodnie w takim stylu przydają mi się po prostu w pracy. Czyli w pokazywaniu różnych stylizacji. No natomiast w moim takim normalnym, codziennym życiu takich spodni bym po prostu nie nosiła i nie noszę ich zazwyczaj. Bardziej sprawdzają się, jak już u mnie, to jeansy, leginsy, które noszę do kaszmirowych swetrów i takie rzeczy są po prostu dla mnie wygodne. Pokazuję Wam też stylizację taką właśnie w stylu Old Money i mam spodnie, które są bardzo wygodne i które naprawdę pasują do mojego stylu życia. Takie bawełniane spodnie, do tego wkładam jedwabny top, też jest bardzo, jest to naprawdę wygodna stylizacja. Natomiast zobaczcie, jakby wystylizowana w takim typowym stylu Old Money, z markowym paskiem, ze szpilkami, które są bardzo eleganckie, które super pasują tutaj, z jakąś taką bardzo elegancką torebką, po prostu też ta stylizacja by się mi nie sprawdziła. To jest coś, co ja pokazuję Wam, ale ja tego na co dzień bym nie nosiła. Jak ja bym to nosiła? Jak zmienić to w coś, co już bardziej będę nosić, co już będzie bardziej przystawać do mnie? Po prostu trochę to
obniżamy oficjalność tego stroju. Ja bym do tego zawiązała sobie jedwabny krawat jako pasek, żeby po prostu dodać trochę fantazji, bo to jest też mój styl, trochę fantazji do codzienności. I sportowe buty, i na przykład plecaczek skórzany do tego, bo takie rzeczy w moim codziennym użytkowaniu po prostu dobrze działają. I będzie mi w tym też bardzo wygodnie, bo naprawdę spodnie mają dużo, są obszerne, mają dużo, dużo miejsca, można w nich właśnie klękać, można różne rzeczy w nich robić. Bluzka jest rozciągliwa, więc też u mnie się dobrze sprawdzają jersey. No i oczywiście każdy z Was musi sam ocenić, jakie rzeczy się u Was sprawdzają, więc patrzcie po prostu na te kryteria. Czy te rzeczy właśnie pasują do Was? Czy ta kolorystyka do Was przemiewa? Czy one Was ładują energetycznie? Ja mam ostatnio apetyt na pastele i na róż, na takie rzeczy, które dają mi pozytywną energię. Potrzebuję dużo energii na co dzień i te rzeczy mi ją dają. I na przykład pokażę Wam tutaj zestaw dla odmiany. Golfik kaszmirowy. Długa spódnica, ta spódnica jest dość wygodna, aczkolwiek jest to znowu rzecz, której ja na co dzień nie noszę. Trzymam ją głównie dla stylizacji. Zdarzyło mi się tam raz w roku na jakieś bardziej oficjalne wydarzenie ją włożyć. No ale właśnie jest to taki strój, który już trochę przygasza moją energię. Czyli ja już raczej na co dzień unikam tego typu kolorystyki. Niektórzy uwielbiają takie właśnie, ich uspokajają te kolory i są dla nich ok. Natomiast w moim przypadku, w przypadku mojego charakteru, ja wiem, że ile by ich nie było w sieciówkach, to ja już takiej rzeczy nie kupię w tym kolorze po prostu. Mam po prostu, czasem się sprawdzają i coś takiego raz w roku włożę. Ale nie jest to rzecz, która właśnie u mnie się sprawdza, po którą często sięgam, żeby mi było wygodnie, komfortowo, żeby czuć się też w tym atrakcyjnie. To jest jeszcze kolejna rzecz. Słuchajcie, w rzeczach trzeba się czuć atrakcyjnie po prostu. Ma być nam wygodnie i atrakcyjnie mamy wyglądać, czyli ja się mam w tym czuć ładnie. Jeżeli moim atutem są nogi, w moim przypadku akurat ja nie mam ani jakiegoś dużego biustu, mam dość proporcjonalną sylwetkę i mam dość zgrabne nogi, więc nie rezygnujcie ze swoich atutów. Dlatego ja rzadko chodzę w długich rzeczach, czasem noszę długie spódnice. Nie jestem bardzo wielką fanką spodni, lubię sukienki, lubię raczej krótkie spódnice i sukienki, które pokażę Wam za chwilę jeszcze w stylizacjach, dlatego że nie muszę oczywiście nosić bardzo krótkiej mini, która odsłania całe nogi, to nie jest ani eleganckie, ani też wygodne, bo musimy się wtedy cały czas kontrolować, podciągać, naciągać, żeby nic nie wyszło nam, ale lubię krótsze rzeczy, lubię rzeczy luźne i krótkie, które no jednak gdzieś tam te części, które w sobie bardzo lubię, gdzieś tam eksponują, tak? Można to zrobić w sposób i gustowny, i modny, i po prostu ze smakiem to zrobić. I też Wam to doradzam, jak macie piękny dekolt, to nie zakrywajmy go golfem. Zresztą zwykle większe biusty w golfie nie wyglądają za dobrze i z takimi wysokimi zakryciami. Także po prostu to, w czym się czujemy dobrze. Ja, tak jak mówię, lubię sukienki, w nich się czuję dobrze i swobodnie, lubię szersze spódnice, nie za bardzo lubię długie rzeczy, a to ze względu na to, że właśnie pierwsze wygoda, a drugie właśnie jednak próbuję gdzieś tam przemycić jakieś swoje atuty. No i słuchajcie, idąc dalej z tym tematem, jestem osobą o dużej wyobraźni, ja lubię rzeczy twórcze, lubię też ciuchy, które mają taką indywidualność w sobie i jakieś indywidualne cechy, które nie są takie powielone. Dlatego często dobieram elementy do stroju, które dodają takiego mojego charakteru i też Wam to polecam. Jeśli jest coś, co bardzo lubicie, jakaś tematyka, jakaś kolorystyka, to przemycajcie to. Chociażby w jakichś małych elementach będzie Wam to dodawać energii, będzie Wam to też się kojarzyć właśnie z Wami po prostu. Będzie to bardziej Wasze. Na przykład ja sobie tutaj dodałam do tej zwykłej spódnicy taką bordową kamizelkę, która jest trochę taka już boho i trochę bardziej jest już w moim stylu. I uważam, że już to dużo lepiej odzwierciedla mnie, ale generalnie ten strój nie jest dla mnie taki super, super dobry. Pokazuję Wam tutaj też dla kontrastu z tą długą spódnicą. Takie stroje, które ja często noszę i lubię nosić, na przykład w jesieni i zimie, z krótkimi spódnicami. Oczywiście to wszystko musi być dobrej jakości. Ja lubię nosić różne ciekawe rajstopy, lubię kozaki wysokie, lubię botki
I też tutaj biorę pod uwagę to, w czym dobrze wyglądam. Nie każdy wygląda super w kowbojkach. Inna osoba będzie wyglądać nieciekawie w krótkich botkach, a bardzo dobrze w wysokich i tak dalej. Wszystko trzeba nie tyle przez trendy, a co przez próbowanie, przymierzanie różnych stylów, różnych rzeczy i poczucie tego, co jest naprawdę dla Was fajne. Także pokazuję Wam tu właśnie, jakie ja lubię rzeczy. Jeżeli noszę krótszą spódnicę, to kryjące rajstopy, kozaki i na przykład bardziej zabudowany sweterek albo marynarkę. Przykładowo jest tutaj kilka takich krótkich spódniczek, które uwielbiam nosić do swetrów i właśnie nosić do nich ciekawe buty i ciekawe rajstopy. To mi dodaje też energii, jest mi w tym po prostu też wygodnie. Tak samo jest z marynarką. Ja rzadko noszę marynarki i jeżeli marynarka mi się podoba i chcę ją wsadzić do mojej garderoby, chcę ją jakoś użyć, to też wiem, że będę ją częściej nosić nie ze spodniami, tak jak tutaj widzicie, że spodnie, golfik i na przykład na to marynarka, fajny wzór, który mi się podoba, tylko wolę włożyć taką marynarkę do sukienki, w której wiem, że będę chodzić. Dobieram to tak, żeby pasowało do rzeczy, które jak najczęściej noszę po prostu. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Bardzo lubię rzeczy dzianinowe, ponieważ właśnie dzianina jest bardzo wygodna i ja tej wygody potrzebuję na co dzień. W dzianinie czuję się też sexy, bo to jest też kolejne kryterium i uważam, że jest ważne, w jakich rzeczach czujemy się sexy. Nawet jeśli coś jest oversize'owe i nas zakrywa, materiał, krój i samopoczucie nasze w tej rzeczy może sprawiać, że właśnie w tym będziemy wyglądać sexy, wcale nie w obcisłym i krępującym nas stroju. Ja mam taką sukienkę z kosa, dobrze mówię? Tak, z kosa, z wełny i ona jest w pięknym takim jagodowym kolorze i ona jest zupełnym workiem, naprawdę, to jest zupełny worek, ale do tego rajstopy w jednym kolorze, czy kowbojki, czy jakieś botki, czy kozaki w podobnej tonacji i właśnie oversize'owy płaszcz i ja się w tym czuję super, super swobodnie, super właśnie sexy. Lubię w tym chodzić i się w tym dobrze czuję. Wiem, że wielu z Was może powiedzieć, że lepiej wyglądasz w koszuli i właśnie w spodniach. Być może tak. Być może jest to też podyktowane tym, że Wam się ten styl podoba. Natomiast ja wiem, w czym ja się dobrze czuję i co będę nosić. I Wam to też doradzam. Jeżeli idziecie z kimś na zakupy, to nie kierujcie się tyle opinią tej osoby, co jak się Wy czujecie w danej rzeczy, bo ktoś może patrzeć przez swoje upodobania i wcale niekoniecznie mało jest takich osób, które potrafią się wczuć w styl danej osoby i tak naprawdę doradzić zgodnie z sercem, jak Ty cała w tym wyglądasz, jak promieniejesz w tym, tak? Także to jest, według mnie to jest też bardzo ważne. No i słuchajcie, tak samo jest z akcesoriami. Jak mówiłam o butach, to samo z torebkami. Modne są teraz takie torebki do ręki, takie clutch bagi i różne torebki, których nie nosi się na długim pasku, ale życie weryfikuje takie rzeczy. Ja jak już, to muszę mieć opcję, że jeżeli mam torebkę do ręki, to ona musi mieć też możliwość noszenia ją przez ciało, ponieważ po prostu mój tryb życia, w moim trybie życia się nie sprawdzają torebki do ręki. No nie mam co zrobić z taką torebką na przykład w czasie zakupu. Także mimo, że na przykład trendy są torebki do ręki, to ja mimo wszystko będę nosić jakościowe, skórzane torby przez ramię, ponieważ takie torby są dla mnie praktyczne i je lubię po prostu nosić. Jest mi z nimi wygodnie, a naprawdę jest milion takich pięknych torebek przez ramię, że nie trzeba się do końca przejmować tym, że akurat w tym sezonie są modne torby do ręki albo które musisz cały czas nosić pod pachą. Także tutaj wydaje mi się, że znowu jak we wszystkim ten złoty środek jest potrzebny. Dobierajmy właśnie jakieś modne elementy, ale patrzcie na te kategorie. Czy to pasuje do mojego stylu życia? Czy ta rzecz jest w kolorystyce, która jest mi teraz potrzebna? Czy to nie jest tylko tak, że mi się spodobał ten trend na Instagramie, a w ogóle do mnie nie pasuje? Czy moje ciało wygląda tym dobrze? Czy ja się w tym super czuję? Jest tych kilka pytań. Jeżeli na wszystkie pytania odpowiecie tak, to możecie spokojnie kupić tą rzecz. Taki system naprawdę się sprawdza, ale trzeba sobie zadać te pytania, bo często coś nam się tak podoba, że ignorujemy ten głos i no i potem ta rzecz leży. Na szczęście, teraz jest taki czas, że możecie to wystawić na Vinted, odsprzedać dalej i ktoś, kto jest naprawdę zakochany w tej rzeczy i będzie ją używał, może sobie ją kupić po prostu.
pokazałam Wam kilka stylówek takich, które mi się podobają, które dużo noszę. Słuchajcie, mówiłam tam na początku też o koszulach. Takich sztywnych koszul z nierozciągliwych materiałów rzadko, bardzo rzadko noszę. Mam kilka koszul, które lubię nosić i to jest jedna z tych koszul, to jest taka z bufia z tymi rękawami kremowa, przepiękna. Druga koszula to jest koszula, którą kupiłam nową w Medicine w zeszłym sezonie i pokazywałam Wam filmik z tej kolekcji ze sztuką renesansu. I to jest bardzo wygodna, wiskozowa koszula, luźna, można ją bardzo fajnie stylizować, ma fajną kolorystykę, dla mnie oczywiście. Można ją nosić i do spódnicy jeansowej, i do jeansów, i do spodni, takich właśnie jak te kremowe, które widzieliście dzisiaj. No naprawdę mam mnóstwo użyć, mam do niej też ramoneskę w tej samej kolorystyce z Venus Botticelli'ego z tyłu, którą kocham po prostu. Więc to jest rzecz, która na pewno będzie w mojej szafie bardzo długo, jeśli nie zawsze. I będzie wracała w różnych stylówkach. I tego typu koszule lubię, bo właśnie one nie są takie sztywne w stylu biurowym. Pokażę Wam też teraz i przypomnę kilka rzeczy, które jeszcze będę miała tutaj dla Was na wyprzedaży. Być może właśnie będą one w czyimś stylu i super będą pasować do Was. Sukienka przepiękna w rozmiarze, tu jest 36 napisane, może być na małą M-kę spokojnie. Jest to sukienka z bardzo fajnym składem w stylu Chanel. No i ona jest właśnie troszeczkę zbyt zachowawcza i biurowa do mojego stylu, ale jest naprawdę super. Jest taka linia A z lekkimi zakładkami, bardzo ładnie wygląda na sylwetce, naprawdę ślicznie się prezentuje. Jest to taka typowo sukienka moim zdaniem na zimę. No i właśnie jest to mega praktyczna rzecz, jak ktoś ma pracę trochę bardziej oficjalną. 10% bawełny, 26% wełny, reszta jest sztuczna. Czyli tutaj mamy 36% naturalny skład tego głównego, ale tutaj wiecie co, jakby ten główny materiał ma więcej składu naturalnego ze srebrną nitką, tylko to jest, to oprzycie jest takie sztucznawe, więc pewnie to się wlicza w to. Natomiast pod spodem jest bawełniana taka w dotyku bawełniana podszewka, więc fajnie. Sukienka dzisiaj wyprzedają za 70 zł, naprawdę super, super fajna. Właśnie koszula, która wystąpiła w rozmiarze S, ona jest do spinek mankietowych, oto jest koszula od Wulczanki. Naprawdę idealny stan. Tu Wam pokazuję coś bardzo eleganckiego. Sukienka od Elisabetta Franki. Nawet ją teraz przecenię na 400 zł, jeśli ktoś z Was chciałby piękną, markową, nową sukienkę z paskiem, to zapraszam do kontaktu oczywiście. Słuchajcie, mam też kilka takich rzeczy, przykładowo tutaj mamy piękny, długi sweter, jednak jest on trochę luźny na mnie, to jest rozmiar 14, teoretycznie L-ka, sweter, który byłby super na mini sukienkę, na taką krótszą sukienkę do kolan, jako wierzch, jako taka właśnie taka narzuta. Piękny kolor, przepiękny, jednak no niestety jest trochę za duży. Ma też bardzo fajny skład, 62% naturalny, 55% bawełna jest z tego i naprawdę super w dotyku jest ten sweterek, bardzo przyjemny, ML. Kolejna rzecz to sweter, który bardzo chciałam sobie zostawić, no i widzicie, to jest to, coś mi się tak podoba i kolorystycznie, i jest w moim stylu, i jest wygodne, ale jednak rozmiar jest też niestety no, za duży na mnie, szczególnie w biodrach. 100% kaszmir od Signature FNF, super sweter, będzie idealny na Elkę, moim zdaniem. Piękny może być jako taka sukienka do leggingsów, coś cudownego. Słuchajcie, ten sweterek dzisiaj za 80 zł odsprzedaję, więc też super okazja, bo naprawdę wiecie, ile kosztują kaszmiry. Tutaj mam też taką w rozmiarze ML narzutkę, takie bolerko z angorą, czarne, wiązane. Bardzo fajna rzecz i to będzie tylko dwie dyszki, więc jak ktoś czegoś takiego potrzebuje lub szuka, to zapraszam. Słuchajcie, tutaj mam też sweter bardzo fajny, nawet mam metkę na sobie. To jest kaszmir moim zdaniem, albo młoda alpaka, ale to jest naprawdę duże. Jak ktoś ma takie 2XL, to jako taki sweter w cudownym kolorze. Wiecie co, chciałam to nosić po domu, do leggingsów, ale jednak ten sweter jest tak dużym rozmiarze, że nawet nie jest to praktyczne, bo te rękawy mi nawet tutaj spadają i no po prostu, jednak musi być to dla odpowiedniego rozmiaru, odpowiedni sweter, ale jest ręcznie robiony jak nowy, cudowny kolor. Ta malinka, taka apetyczna, no tak rozświetla cerę pięknie. Tutaj jeszcze pokazuję Wam
stylizację ze spodniami, które sobie kupiłam specjalnie i widzicie, to jest właśnie to. Bardzo podoba mi się trend z szerokimi spodniami. Ale no niestety ten trend też się u mnie nie za bardzo sprawdza. Takie spodnie typu jeansowego i takiego bardziej sportowego tak, natomiast eleganckie spodnie z szeroką nogawką słabo się mi sprawdzają i w ogóle praktycznie tych spodni nie nosiłam, czego jest mi bardzo żal. Są to spodnie z Zary rozmiarze S, mogą być na mniejszą M-kę, super kolorystyka, w ogóle moja kolorystyka, ale no mimo, że naprawdę obiektywnie mi się to podoba, no po prostu nie sprawdza się. To jest, słuchajcie, 92% wiskoza, ale bardzo fajna, taka w dotyku sztywniutka, jak trochę właśnie jak len w dotyku jest. Piękne, pokazuję Wam to z polówką, czyli teoretycznie wygodnie. Z butami takimi w modnym stylu, bardzo modne buciki i do tego zawiązałam sobie pasek. Wizualnie nie mam się do czego przyczepić, podoba mi się, ja się nawet sobie podobam w tych spodniach. No ale widzicie, no to jest właśnie to. Coś jest modne, coś się bardzo podoba, kupiłam to coś, no i teraz tego nie noszę. Ale są osoby, które naprawdę uwielbiają nosić takie spodnie i wyglądają w tym rewelacyjnie. Także polecam Wam, spodenki będą za 80 zł, więc taniej niż je kupiłam. Można też kupić w komplecie z tą piękną polóweczką, która jest w rozmiarze SM. Spokojnie do tego pasuje, kolor idealny i patrzcie jaka ładna. Od Hampton Republic, super fajna marka, koszulka jest jak nowa, więc też Wam bardzo polecam. Jeszcze jedna piękna rzecz, to już z innej paczki trochę, bo to nie jest rzecz moja. Jest to L-ka spódnica, bardzo fajna, jeżeli ktoś tylko lubi tego typu klasyczne spódnice, w cudownym i bardzo modnym teraz kolorze, ze skóry spódniczka vintage, ale naprawdę naturalna skóra, mega fajna rzecz. Jeżeli jest to w Waszym stylu oczywiście, to Was zapraszam, spódniczka będzie kosztować tylko 50 zł, więc naprawdę super. Aha, i sweter ten z kaszmiru, czy też z alpaki, też 60 zł, więc naprawdę dzisiaj daję Wam też fajną wyprzedaż, fajne ceny. Zapraszam Was na kolejne filmy, mam nadzieję, że ten filmik był przydatny. Jeśli coś pominęłam albo chcielibyście, żebym jeszcze coś poruszyła, to dajcie znać, co by Was interesowało, jakie... Może jakieś połączenia kolorystyczne albo coś innego. Dajcie koniecznie znać i trzymajcie kciuki, żeby mi się poprawiło do kolejnego filmu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!